Kod Merkury miał chronić rząd i jego agentów. Złamał go mały chłopiec. Teraz musi walczyć o życie. Kto zdoła go ochronić? Bruce Willis. Kod Merkury. W kinach od 14 sierpnia. Spytaliśmy Polki, czy zamieniłyby swój wizir na inny proszek. Może są dzieci, które się nie brudzą. Moje takie nie są. Jak mój Krzysztof przysnął, przegryzł smoka, wyprałam w tym proszku wizir. Jak wyciągnęłam i zobaczyłam, że nigdzie nie ma plam. Ty wiesz, ile ja razy oglądałam tą pościel? Nowy, ulepszony wizir daje nawet białym rzeczom doskonałą czystość. Ja mam do niego pełne zaufanie i rzeczywiście nie zawiodłam się na nim nigdy. A zamienisz go na inny proszek? Nie, nie, nie. Nowy wizir, czysta biel, której możesz być pewna. Chcesz mieć spokojne wakacje? Pamiętaj, przed wyjazdem na urlop wykup ubezpieczenia autokasko swojego samochodu w PZ USA. Pomyśl, zaufaj, ubezpiecz. Grupa niesfornych hokeistów może dać się we znaki i to bardzo. Przekona się o tym Emilio Estevez, młody prawnik, entuzjasta hokeja. Zostaje trenerem piekielnie niezdarnej i wręcz groźnej dla otoczenia drużyny. Potężne kaczory, komedia w pełnym znaczeniu tego słowa. Niedzielę, 16 sierpnia o 12.30. Film będzie niedostępny drogą satelitarną. Prosimy o odbiór z nadajników naziemnych. Air America. Film sensacyjny, którego miejscem akcji jest Laos w czasie wojny w Wietnamie. Mel Gibson i Robert Downey jako piloci pracujący dla CIA zapewnią nam z pewnością wspaniałą zabawę. Odlotowy film i odlotowa nagroda. Zadzwoń 0700 76 690. Odpowiedz prawidłowo na pytanie. Jak nazywa się statek powietrzny bez napędu silnikowego? Sterowiec, lotniskowiec, szybowiec. Zadzwoń 0700 76 690. Może ta wspaniała maszyna stanie się twoją własnością. Losowanie już 24 sierpnia o godzinie 19.50. Szczegóły w gazecie Telewizji Polsat na stronie 744.